Czcigodni duchowni, szanowni państwo, ja z serca dziękując w pierwszej kolejności za zaproszenie i możliwość wystąpienia. Chciałbym podzielić się z państwem, przedstawić pokrótce bardzo obszerny tak naprawdę temat. Niemniej wydaje się kontrowersyjny od tematu spotkania, który nas również dzisiaj zgromadził. Kontrowersyjny nie dla Kościoła prawosławnego, dotyczący terminu filioque. To jest kwestii pochodzenia Świętego Ducha. Kościół grecko-katolicki, będący owocem Unii Brzeskiej, pomimo zapożyczonych ze wschodu obrzędów i czynności liturgicznych, zaadoptował rzymskokatolicką naukę dogmatyczną. Jednym z jej elementów, wywołującą jednocześnie liczne dysputy, jest zagadnienie pochodzenia Świętego Ducha od Ojca i Syna. Określane popularnie mianem filioque sformułowanie nigdy nie zostało jednak zaaprobowane przez prawosławie. Poniższe wystąpienie stanowić będzie analizę kwestii pochodzenia trzeciej osoby Trójcy Świętej w oparciu o argumentację biblijną i patrystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem nauki filaru i obrońcy prawosławia, nauki prawosławnej, jej czystości, świętego Marka Eugenikosa, znanego głównie ze swego udziału w obradach, będącego poprzednikiem Soboru Brzeskiego, Soboru Ferraro-Florenckiego. I to swoje wystąpienie chciałbym podzielić na dwa punkty, na dwa aspekty. To jest to, w jaki sposób Pismo Święte przedstawia ową kwestię pochodzenia trzeciej osoby Trójcy Świętej oraz niebezpieczeństwa wynikające z aprobaty tejże nauki. Punkt pierwszy. Pismo Święte o pochodzeniu Świętego Ducha od Ojca. W pierwszej kolejności należałoby pokrótce przyjrzeć się samemu terminowi pochodzenie, ekporevsis z języka greckiego, który już na pierwszy rzut oka posiada enigmatyczne i głębokie zarazem przesłanie. Próbie jego wytłumaczenia podjął się m.in. wspomniany już przez nas święty Marek Efeski. Według hierarchy pojęcie to ma zupełnie inne znaczenie w otaczającym człowieka stworzonym świecie, gdzie oznacza m.in. brać się skądś, z czegoś, być rezultatem, być rodem, wynikać z czegoś i tym podobne. A całkowicie inne w życiu Świętej Trójcy. Tak jak pod pojęciem rodzenie określa się sposób istnienia Syna, tak pochodzenie definiuje sposób egzystencji Świętego Ducha, podkreśla święty Marek. Słowo to owiane jest tak wielką tajemnicą, że rozum ludzki nie jest i nigdy nie będzie w stanie pojąć, na czym dokładnie ma ono polegać. Umysł napotyka w tym miejscu na ograniczenie, które uniemożliwia mu jego skuteczną interpretację i przyswojenie. Ojcowie Kościoła również nigdy nie odważyli się wniknąć głębiej w jego określenie. Pochodzenia nie da się wyjaśnić słowami. Jest ono nieuchwytne dla zmysłów, a święty Marek wraz ze świętym Janem z Damaszku zauważają, że, i tutaj cytat, ten sposób istnienia nie jest tym samym, co rodzenie, jednak podobnie jak rodzenie syna, jest niepojętne i niepoznawalne. Razem ze świętym Grzegorzem Teologiem hierarcha dodaje, słyszysz słowo rodzenie, nie pytaj, jak do niego dochodzi, bowiem darebny twój trud. Słyszysz o pochodzeniu Ducha Świętego od Ojca, nie staraj się wniknąć, w jaki sposób się to dokonuje. Cytuje on także świętego Jana Chryzostoma, który głosi, wiem, że Bóg jest wszędzie. Jakim sposobem? Nie wiem. Wiem, że zrodził Syna. Jakim sposobem? Nie wiem. Wiem, że Duch od Niego pochodzi.
Jakim jednak sposobem? Nie jestem w stanie powiedzieć. Biskup Efezu nie zapomina i o tym, który objawił niebiosa, jak określany jest w tradycji liturgicznej, w hymnach liturgicznych Kościoła Święty Bazylii Wielki, Uranofandora z języka greckiego. I święty Bazylii pisze tak: Syn wyszedł od Ojca i Duch pochodzi od Ojca. Syn poprzez rodzenie, Duch z kolei niewypowiedzialnym sposobem. Usiłując ochronić wiernych przed nauczaniem Zachodu o pochodzeniu Świętego Ducha i od Syna, Eugenikos w pierwszej kolejności odwołuje się do treści Pisma Świętego, stanowiącego dlań zasadniczą bazę informacji zawartych w nim, dowodów potwierdzających słuszność prawosławnego podejścia do tematu. Na potwierdzenie tego, że tylko hipostaza Ojca jest jedynym źródłem bytu Świętego Ducha, wyszczególnia on ponad 20 biblijnych fragmentów, nie ograniczając się przy tym jedynie do Nowego Testamentu. Wielki dogmatyk Kościoła, jakim bez wątpienia jest Święty Marek, dotyka nie mniej istotnego, jeżeli nie najważniejszego dla zrozumienia pneumatologii, to jest nauczanie o Duchu Świętym, ale i triadologii w ogóle, podziału na tak zwaną teologię, czyli wszystkiego tego, co dotyczy życia wewnątrz trynitarnego, życia relacji pomiędzy osobami Trójcy Świętej oraz na tak zwaną ekonomię, to jest tego, w jaki sposób Trójca Święta, osoby Trójcy Świętej objawiają się światu, stworzonemu światu, stworzonej rzeczywistości. Prawosławie na ten przykład uczy o dwóch narodzinach Syna. Druga osoba bowiem odwiecznie rodzi się od Ojca, teologia. Lecz z dogmatycznego punktu widzenia nie będzie błędnym stwierdzenie, że narodził się on również z Ducha Świętego i dziewicy Marii. W czasie, ekonomia. Ta sama analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Świętego Ducha. To Ojciec jest jego początkiem i to od niego czerpią swój byt poprzez pochodzenie, teologia, ale to Syn jest tym, który go posyła na świat, w czasie, prawda? Czego doświadcza człowiek, doświadcza całe stworzenie, ekonomia. Łatwiejszymi do zrozumienia stają się być teraz słowa Chrystusa, które skierował do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę, od Ojca Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie. Oraz, jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę Go do was. W perykopie ewangelicznej opowiadającej o objawieniu się zmartwychwstałego apostołom w niedzielny wieczór usłyszeć można między innymi słowa Chrystusa. Tchnął na nich i powiedział im: przyjmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Święty Marek Efeski utrzymuje, że i w tej sytuacji wykluczone jest, aby chodziło o uczestnictwo Ducha w synowskim źródle. Należy mieć na uwadze, że wydarzenie, o którym mowa, miało przecież miejsce jeszcze przed wniebowstąpieniem Chrystusa, jak też właściwą pięćdziesiątnicą. Wobec tego tym, co w cudzysłowie przekazuje Chrystus, nie jest hipostazą Świętego Ducha, a wspólną dla całej boskiej Trójcy łaską, która miała spłynąć na człowieka według danej obietnicy i która nazywana jest Świętym Duchem. Stanowi ona poniekąd przedsmak szczęśliwości uczty duchowej, wesela, radości i pełni daru, jaki miał on dopiero dostąpić. Grecki pasterz nie dostrzega potwierdzenia filiokwe również w następującym wersecie Pisma Świętego. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Tłumacząc bardzo zwięźle, że chodzi o podkreślenie współistotności pomiędzy pierwszą i drugą osobą oraz jej boskości, a nie o podział tego, co w Trójcy niepodzielne, to jest hipostatycznych, inaczej mówiąc, osobowych cech.
Propagatorzy podwójnego pochodzenia Świętego Ducha w obronie swych pneumatologicznych poglądów sięgali ponadto do listów apostoła Pawła do Rzymian i Galacjan, gdzie w odniesieniu do trzeciej osoby Trójcy odnaleźć można takie oto wyrażenia, jak między innymi Duch Chrystusa czy Duch Syna, które dla przykładu Tomasz z Akwinu przyjmuje za synonimy, pozostając na stanowisku, że, i tutaj cytat, Świętego Ducha nie można nazywać Duchem Syna Bożego stosownie do innej relacji niż do relacji pochodzenia. Trzeba więc powiedzieć, że Święty Duch jest Duchem Syna w ten sposób, że od Niego pochodzi. Należy więc uznać, że Święty Duch pochodzi od Syna tak samo jak i od Ojca. Koniec cytatu. Odpierając powyższe wywody, Eugenikos mówi stanowczo, cytuję, tak, charakteryzujemy go Duchem Syna, ale nie Duchem od Syna, a to już ogromna różnica. Koniec cytatu. Święty Marek dopuszcza następującą alternatywę. O Duchu mówi się, że jest on Duchem Syna, ale tylko dlatego, że jest on nieodłączny z Synem według natury, istoty i za Jego pośrednictwem objawia się i dawany jest ludziom oraz światu. Syn jednak, zgodnie z pouczeniem świętego Grzegorza z Nysy, nie jest i nie może być Synem Ducha. Użyte przez apostoła Pogan nazewnictwo wskazuje na wspólną dla Syna i Ducha naturę oraz współistotną jedność. W Biblii natrafić można na ogrom innych, podobnie brzmiących określeń, które nijak nie godzą się ze sposobem myślenia akwińskiego filozofa. Oto kilka z przykładów. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Ojciec Miłosierdzia i Bóg Wszelkiej Pociechy, czy Duch Bojaźni, Mocy, Miłości i Trzeźwego Myślenia. Trudno wyobrazić sobie, aby któryś z teologów uczył o pochodzeniu Boga od któregokolwiek z patriarchów lub od takich wartości jak pocieszenie drugiego człowieka czy bojaźń. I przejdziemy teraz do drugiego punktu, to jest niebezpieczeństw wynikających z akceptacji filioque, to jest pochodzenia, teorii pochodzenia Świętego Ducha i od Syna, udziału Syna w pochodzeniu trzeciej osoby. Kwestia pochodzenia Świętego Ducha od Ojca i Syna pociąga za sobą szereg problematycznych zagadnień natury soteriologicznej i dogmatycznej. Istnieje co najmniej kilka jej wariantów, które wymagają od biskupa Eugenikosa szczegółowego komentarza oraz weryfikacji ich podłoża i oparcia teologicznego. I teraz po pierwsze, jeżeli przyjąć, że trzecia osoba posiada swoje źródło w dwóch boskich hipostazach, Ojcu i Synu, wówczas w życie Trójcy nieuchronnie wprowadzone zostają dwa początki, dwie przyczyny oraz dwa posyłacze. Taka ewentualność stoi jednak w sprzeczności z monarchią Ojca. W związku z powyższym przystanie na dwóch przyczynach Świętego Ducha prowadzi nieuchronnie do dyskredytacji strażnika współistotności Świętej Triady, monarchii Ojca. I tutaj tak na marginesie. Pojęcie monarchii, absolutnie monarchii Ojca w teologii dogmatycznej nie ma nic wspólnego z synonimami, które być może przychodzą nam na myśl, kiedy słyszymy słowo monarchia. A zatem dyktatura, wyższość, władza jednego nad drugim. Ponieważ greckie słowo monarchia dosłownie oznacza, to jest moniarchi, a więc jedyny początek. A nawet w akceptacji do akceptacji koncepcji dwubóstwa, przed którą przestrzegał między innymi żyjący już 600 lat przed Markiem Eugenikosem święty Focjusz Wielki. Mało tego, jeżeli istnieją dwie przyczyny,
Wówczas pojawiają się i dwa efekty, dwa skutki. Po drugie, przyjęcie filiokwy w tej właśnie postaci doprowadzić może na dodatek do zlania się, w cudzysłowie, dwóch boskich osób, ojca i syna w jedną, a dokładniej w jedną hipostazę. Skoro, jak utrzymuje Zachód i o tym właściwie, co potwierdza również katechizm Kościoła Zachodniego, duch pochodzi od ojca, jak i od syna, jako jednego początku i jednego tchnienia. Po trzecie, w filiokwę dopatrywać się można także ryzyka wprowadzenia w miejsce Trójcy tetrady. Tym sposobem można mówić o tendencjach nauczania nie o trzech różnych osobach, a czterech boskich osobach Trójcy, a właściwie tetrady, a mianowicie Ojcu, Ojcu Posyłaczu i Synu jako jedności, jednym źródle, Synu i Świętym Duchu. Po czwarte, prowincjał dominikański Jan z Montenegro podczas soboru Ferraro-Florenckiego próbował przekonać prawosławnego hierarchę świętego Marka Efeskiego jeszcze do innej opcji. A mianowicie, skoro ojciec, rodząc syna, dzieli z nim wszystko, co do niego należy, za wyjątkiem przymiotu ojcowstwa, to i w tym względzie nie może stanowić wyjątku początek świętego ducha, który pochodzi od tej samej, wspólnej dla dwóch pozostałych osób i tu, uwaga, natury. Jednakże również i w takim przypadku nieuchronnie popadamy w absurd, ponieważ nikt i nigdy jeszcze nie słyszał, aby pochodząca od dwóch hipostaz trzecia hipostaza miała swój początek w tej samej, co pozostali, naturze, istocie. Jeśli więc Święty Duch pochodzić będzie z natury Ojca i Syna, wówczas dlaczego również i pierwsza osoba Trójcy, Ojciec, nie może mieć możliwości posiadania swego początku w Duchu bądź w Synu lub Synu i Duchu jako jedności? Ale i Syn może mieć swoje źródło w Paraklecie, to jest Świętym Duchu, skoro dla trzech hipostas natura jest jedna i niepodzielna. Kontynuując ten wątek, istnieje jeszcze jedno niebezpieczeństwo, dla którego obawia się święty Marek, a mianowicie, skoro ojciec i syn posyłają ducha z jednej, przynależnej jedynie im natury, wówczas nasuwa się wniosek, iż w Trójcy istnieją dwie natury, dwie istoty, jedna wspólna ojcu i synowi oraz druga przynależna, nie mająca przy tym nic wspólnego z pierwszą, przynależna tylko i wyłącznie do pochodzącej od niej trzeciej osoby Świętego Ducha, która w tym przypadku zastępuje niejako do kategorii istoty stworzonej. Należy tu bardzo mocno podkreślić, że zarówno zrodzenie, jak i pochodzenie Świętego Ducha, zrodzenie Syna i pochodzenie Świętego Ducha nie mają nic wspólnego z naturą boską, która jest wspólna, jedna i ta sama dla trzech osób, a mają, jest źródłem, zarówno zrodzenie, jak i pochodzenie jest źródłem hipostazy, osoby, a nie istoty i natury. W pismach niektórych z ojców Kościoła, jak na przykład świętego Bazylego Wielkiego czy Grzegorza Palamasa, Święty Duch nazywany jest ikoną Syna. Marek Efeski, uczulając przed błędnym pojmowaniem tego terminu, wyjaśnia, że powinno się go traktować w podobny sposób, jak odnoszące się do drugiej hipostazy pojęcie obraz Ojca. I jedno, i drugie nie mają nic wspólnego z zaakcentowaniem krynicy boskości Ojca. Jeżeli w pierwszym przypadku Chrystus naucza w swojej osobie, że w swojej osobie wyobraża on obraz Ojca i jest jego ikoną, o czym sam poucza w rozmowie z Filipem, kto mnie zobaczył, zobaczył również i Ojca, to w takiej właśnie perspektywie rozpatrywać należałoby także Ducha jako obraz
Syna. Nosi on takie miano nie dlatego, że Syn jest Jego przyczyną, lecz z uwagi na fakt, że jedyną drogą prowadzącą ku poznaniu i zbliżeniu się ku wcielonemu Słowu jest nie kto inny, jak Święty Duch. Apostoł Pogan napomina, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Świętego Ducha, Panem jest Jezus, którego otacza On chwałą, ponieważ z Niego bierze i objawia ludzkości. Duch jest ikoną Syna w tym sensie, że obwieszcza światu to, co przynależne Synowi, głosząc Jego chwałę i przejmując od Niego misję w dziele doskonalenia człowieka, która powierzona była przez Ojca Synowi, a w następnej kolejności samemu Duchowi. Aprobata słynnego filioque to nie tylko wystąpienie przeciwko Chrystusowej didaskalii, to błędne postrzeganie boskiej rzeczywistości, ale i dyskredytacja Świętego Ducha, który zamiast odbierać cześć i chwałę na równi z Ojcem i Synem, sprowadzany jest do kategorii podrzędnej. Dlatego warto pamiętać, że dogmat trynitarny to swego rodzaju fundament, zaś osoby Najświętszej Trójcy to filary, na których opiera się gmach wiary. Naruszenie choćby jednego z nich nieuchronnie prowadzi do zniekształcenia soteriologicznej prawdy, która nadaje sens naszemu życiu i pokazuje drogę prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem. Dziękuję za uwagę.